Wir wollen die letzten Verse der Bibel lesen. Chcemy przeczytać ostatnie wiersze zapisane w księdze Biblia. Offenbarung 22. Księga Objawienia, 22 rozdział. Ab Vers 16. Od 16 wiersza. Objawienie, 22 rozdział, od 16 wiersza. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, aby poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanego w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Wenn wir aus der Offenbarung einen Abschnitt gelesen haben, gdy tak żeśmy przeczytali urywek z Księgi Objawienia, ist es wohl gut, eine kurze Einteilung dieses Buches vorzunehmen. To z pewnością też będzie dobrze, gdy podejmiemy się przedstawienia podziału tej księgi. Was die Einteilung dieses Buches angeht, ist es wohl die leichteste Einteilung der Bibel. Jeśli chodzi o podział tej księgi, to jest to najłatwiejsza księga do podzielenia w całej Biblii. Das Buch Offenbarung ist nicht das leichteste Buch. Nicht? Nicht das leichteste. Oczywiście Księga Objawienia nie jest najłatwiej do zrozumienia księgą. Aber die Einteilung ist einfach. Ale podział tej księgi jest bardzo prosty. In Kapitel 1, Vers 19. W pierwszym rozdziale, w 19 wierszu możemy przeczytać. Wird die Einteilung dieses Buches vorgenommen? Jest tutaj w tym wierszu przedstawiony właśnie podział tej księgi. Johannes sollte schreiben, was er gesehen hatte. 1 Vers 19. Pierwszy rozdział, 19 wiersz, czytamy tutaj w Księdze Objawienia. Napisz więc, co widziałeś. Das ist Vergangenheit, das bezieht sich auf Kapitel 1. I to dotyczy przeszłości, konkretnie pierwszego rozdziału. Dann sollte er noch schreiben, das was ist. Następnie napisz więc, co jest. Das ist Gegenwart. Czyli w teraźniejszości. Und bezieht sich auf die Kapitel 2 und 3 der Offenbarung. I te słowa dotyczą drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia. Wo anhand von sieben Schreiben an damalig bestehende Versammlungen. Gdy na podstawie siedmiu listów skierowanych do w tamtych czasach siedmiu istniejących zborów. Die Entwicklung der Versammlung aufgezeigt wird. Pokazany jest rozwój całego zgromadzenia w przeciągu wszystkich wieków historycznych. Vom Verlassen der ersten Liebe in Ephesus, począwszy od opuszczenia pierwszej miłości, co przedstawione jest w liście do Efezie, do Efezjan, bis zum Ausspeien durch den Herrn in Laodicea, aż do chwili wyplucia przez Pana z ust Jego, co jest opisane w liście do Laodycei. Und drittens sollte Johannes das schreiben, was nach diesem geschehen wird. I w tym 19 wierszu jeszcze czytamy: napisz więc, co się stanie potem. Das ist Zukunft. I to dotyczy przyszłości. Und bezieht sich auf die Kapitel 4, Vers 1.
I dotyczy tych rozdziałów, począwszy od 4, pierwszego wiersza, bis 22, vers 5. Aż do 22 rozdziału, do 5 wiersza. Und alles, was zwischen Kapitel 4, Vers 1 und 22, Vers 5 steht, ist bis heute noch zukünftig. I wszystkie te rzeczy opisane w tych rozdziałach, począwszy od 4 rozdziału, pierwszy wiersz, aż do 22 rozdziału, 5 wiersz, to z dzisiejszego punktu widzenia dalej jest jeszcze przyszłością. Leider hat es immer wieder Brüder gegeben. Niestety, ciągle na nowo pojawiali się w historii chrześcijaństwa tacy bracia, die momentane Zeitereignisse erklärt haben mit Bibelstellen Offenbarung 4:1 bis 22:5. Którzy istniejące w danym momencie wydarzenia historyczne opisywali za pomocą wierszy zawartych w tych rozdziałach od 4 do 22 do 5 wiersza. Das ist immer falsch. I to za każdym razem okazywało się błędną wykładnią. Wir sind noch hier, die Gläubigen sind noch hier. Dlatego, że my, wierzący, jeszcze dalej jesteśmy tu na tej ziemi. Und in Offenbarung 4, Vers 1 sind sie schon im Himmel. A przecież my oglądamy tych wierzących, tych opisanych w 4 rozdziale wierzących, że oni już są w niebie. Deshalb ist es eine einfache Logik, dass die momentanen Ereignisse nicht erklärt werden können mit Bibelstellen aus diesem Abschnitt. Więc jest to logiczne, że te w danym momencie dziejące się wydarzenia w historii chrześcijaństwa nie mogą być opisywane za pomocą wierszy zawartych od 4 rozdziału, pierwszy wiersz, do 22 rozdziału, 5 wiersz. Aber ab Kapitel 22, Vers 6, ale począwszy od 6 wiersza tego 22 rozdziału, führt der Heilige Geist uns wieder zurück in die Zeit, wo Johannes auf der Insel Elba inhaftiert war. Patmos. Ale począwszy właśnie od tego 6 wiersza, oglądamy zdarzenia, które towarzyszyły temu pisarzowi tej księgi, czyli apostołowi Janowi, który był wygnany na wyspie Patmos. Wir wollen versuchen uns ein wenig in die Situation von dem Jünger Johannes hineinzuversetzen. I dlatego spróbujmy teraz troszeczkę chociaż przenieść się w tą sytuację, w jakiej znajdował się w tamtych latach uczeń Jan na tej wyspie. Sehr wahrscheinlich war er der letzte noch lebende Apostel. Apostoł Jan był ostatnim żyjącym jeszcze apostołem w tych latach. Er ist etwa 100 Jahre alt geworden. On dożył w wieku około 100 lat. Und der Feind hat gedacht, jetzt habe ich den letzten der Jünger noch außer Gefecht gesetzt. I wydawało się naszemu nieprzyjacielowi, diabłowi, że już tego ostatniego świadka pańskiego na tej ziemi usunął z powierzchni ziemi, gdy go wygnano na wygnanie na wyspę Patmos. So wie er damals dachte, Paulus, den habe ich jetzt untätig gemacht und deshalb konnte er nicht mehr für den Herrn zeugen, wie der Teufel meinte, aber er hat sich schwer getäuscht. I tak jak też i w przypadku apostoła Pawła, diabeł bardzo się zawiódł, albo nie spełniło się jego oczekiwanie, gdy chciał usunąć też apostoła Pawła, tak i w przypadku tego apostoła Jana. Der Herr hat Paulus benutzt, um aus der ersten Gefangenschaft 4 wunderbare Briefe zu schreiben. Bo jak wiemy, Pan użył apostoła Pawła, aby znajdując się już w więzieniu, napisał do wierzących współczesnych jemu 4 cudowne listy. Efezę, Filipę, Kolosę und Filemon. List do Efezjan, do Filipian, list do Kolosan i do Filemona. Und hier war es jetzt ganz ähnlich. I tu w tym przypadku Jana sytuacja była bardzo podobna. Der Herr befähigt Johannes jetzt durch Offenbarungen und Gesichte die Offenbarung niederzuschreiben zu unseren Gunsten.
Tak Pan też mógł użyć tego Jana, znajdującego się w tym więzieniu na tej wyspie, do napisania cudownej księgi, która służy również i dla nas ku naszemu pocieszeniu. Was wird das für Johannes gewesen sein, auf einmal dort auf der Insel Patmos diese Gesichter zu sehen? Jakież to musiało być wielkie, potężne przeżycie dla tego apostoła Jana, gdy w pewnym momencie zaczął na tej wyspie doświadczać tych wszystkich widzeń opisanych w tej księdze. Vereinsamt, allein gelassen, ohne die Hilfe von Mitgeschwistern. Był przecież całkowicie samotny, opuszczony przez wszystkich i daleko od współwierzących. Hörte auf einmal die Stimme von Jesu. I nagle on usłyszał głos Pana Jezusa. Der im Himmel weilende Herr offenbart sich jetzt in seinen Herrlichkeiten diesem gefangenen Apostel. Ten Pan, który przebywa w niebie, objawia się swojemu apostołowi, który tam w niewoli na tej wyspie się znajdował. Ich, Jesus. I mówi do niego te znamienne słowa: ja, Jezus. Das ich ist betont. To słówko ja jest w greckim podkreślone. Das zeigt uns den ewigen ich bin. Ono opisuje tego odwiecznego jam jest. Als Gott Mose zu dem Pharao sandte. Gdy w czasach Mojżesza Bóg posłał Mojżesza do Faraona. Und der Pharao würde ihn fragen, wer hat dich gesandt? I gdy Faraon miałby go zapytać, kto go posłał do niego, dann sollte Mose sagen, der ich bin hat mich gesandt. To Mojżesz otrzymał polecenie, wtedy odpowiesz: posłał mnie ten, który jam jest. Und jetzt hört Johannes diesen Namen, Jesus. I teraz Jan słyszy to imię, Jezus. Das ist der Mensch gewordene Sohn. A więc to jest Syn Boży, który stał się człowiekiem. Das war Musik in den Ohren von Johannes. Musik. To brzmiało jak najpiękniejsza muzyka w uszach Jana. Diesen Jesus, den kannte er. Bo tego Jezusa on przecież znał. Als die Jünger nicht wussten, wen der Jesus meinte, dass er verraten werden sollte. W tym czasie, gdy uczniowie pytali samych siebie między sobą, któż by był tym, który miałby Jezusa zdradzić, da sagt Petrus zu Johannes, geh du mal hin. To wtedy Piotr powiedział do Jana: idź, zapytaj Pana. Welch ein inniges Verhältnis hatte Johannes zu seinem Herrn. O, jakże bardzo serdeczny stosunek istniał pomiędzy Panem i jego uczniem Janem. Er hatte an seiner Brust gelegen. Czytamy o tym, że on skłonił swoją głowę na piersi Jezusową. Sein Pulsschlag gehört. I tym samym mógł usłyszeć również też i puls jego krwi, serca. Was geht in deinem und meinem Herzen vor, wenn der Name Jesus gesagt wird? Co się dzieje w twoim i moim sercu, gdy słyszysz wypowiedziane imię Jezus? Löst das auch etwas aus? Czy to coś wyzwala w tobie? Oder bleibt dein Herz so kalt wie vorher auch? Albo może twoje serce pozostaje tak jak poprzednio dalej zimne? Dann bist du entweder nicht bekehrt. Jeśli tak jest, to albo nie jesteś nawróconym. Oder dein Herz ist so kalt geworden wie der Mond. Dein Herz ist so kalt geworden wie der Mond. Wie der Mond. Mond. Albo twoje serce pozostaje tak zimne, jakim jest zimnym księżyc. Wir wollen mal eben nachdenken über diesen Namen, als er noch nicht geboren war. Matthäus 1. Du sollst seinen Namen Jesus heißen. Zastanówmy się trochę nad temat tego imienia Jezus.
Bo czytamy o tym, że gdy jeszcze się to dziecię nie narodziło, to Maria usłyszała polecenie, a nadasz mu imię jego Jezus. Erlöser, Heiland, Retter. Odkupiciel, Zbawiciel, Ratownik. Der für dich sein Leben ließ. To ten, który swoje życie za ciebie położył. So sehr hat er dich und mich geliebt. On tak bardzo ciebie umiłował. Jetzt hört Johannes diese wunderbare Stimme. I teraz Jan słyszy to cudowne imię. Dann sagt Jesus etwas zu ihm. I wtedy ten Jezus wypowiada pewne słowa do Jana. Ich habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Wysłałem mojego anioła, by poświadczyć wam te rzeczy w zgromadzeniach, w zborach. Diese Dinge bedeutet die Offenbarung, die ganze Offenbarung. Te rzeczy, to słowo zawiera w sobie całą księgę objawienia. Unsere Gedanken gehen jetzt sofort zurück zu Kapitel 1, Vers 1. I nasze myśli natychmiast sięgają do pierwszego rozdziału tej księgi objawienia, do pierwszego wiersza. Und dieser Vers zeigt uns, wie diese Gedanken über die Offenbarung zu uns gekommen sind. Von wem zu uns? Ten wiersz pokazuje nam, w jaki sposób te myśli zostały skierowane do nas i od kogo dotarły do nas. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Czytamy tutaj, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Es gibt sogar Bibel Übersetzungen, die haben dort stehen die Offenbarung des Johannes. Są takie tłumaczenia Biblii, które tutaj w tym wierszu mają napisane objawienie Jana. Das stimmt nicht. Tak nie jest napisane. Hier steht was anderes. Tu jest napisane całkiem inaczej. Offenbarung Jesu Christi. Objawienie Jezusa Chrystusa. Die Gott ihm gab. Które dał mu Bóg. Also der Ausgangspunkt der Gedanken ist Gott. A więc punktem wyjścia tych myśli jest sam Bóg. Und er gibt Jesus Christus eine Offenbarung. I to on daje Jezusowi Chrystusowi objawienie. Und zwar dem Menschen Jesus Christus. A mianowicie temu człowiekowi Jezusowi Chrystusowi. Und dann hat Jesus Christus einen Engel gesandt. I potem Jezus Chrystus posłał anioła swego, um es dem Knecht Johannes weiterzugeben. Aby on to przekazał słudze jego Janowi. Und Johannes hat das jetzt schriftlich niedergelegt. I Jan wszystko to zapisał, damit wir es heute noch in der Hand haben. Abyśmy my po dziś dzień mogli tą księgę mieć w naszych rękach. Also fünf Stufen. A więc tu oglądamy pięć stopni. Gott. Bóg. Jesus. Jezus. Der Engel. Anioł. Zu Johannes. Do Jana. Und von Johannes zu uns hier geschrieben in der Bibel. I od Jana do nas w postaci zapisanej Biblii. Dann heißt es in Offenbarung 22. A następnie spójrzmy do Księgi Objawienia, 22 rozdział. Dass Jesus etwas will. Czytamy tutaj, że ten Jezus coś pragnął albo chciał. Und zwar will er, dass die Dinge der Offenbarung bezeugt werden in den Versammlungen. W 22 rozdziale, w 16 wierszu czytamy o tym, aby wszystkie te rzeczy z tej Księgi Objawienia były poświadczone wszystkim w zborach. Nochmal, der Jesus will, dass das, was in der Offenbarung steht, in den Versammlungen heute bezeugt und betrachtet wird. A więc jeszcze raz to powtarzamy. Pan Jezus chce, aby te wszystkie rzeczy opisane w Księdze Objawienia po dziś dzień były omawiane w zborach. Und jetzt wollen wir uns einmal fragen. I teraz my chcielibyśmy samych siebie zapytać, wo geschieht das? Gdzie się to dzieje? Peter, denk mal zurück.
Piotrze, pomyśl sobie teraz wstecz. An die Zusammenkünfte in Ożeszu und Migow. Co do wszystkich zgromadzeń w Ożeszu, wcześniej, teraz w Mikołowie. Und ihr denkt mal zurück an Katowice, die letzten 20, 30, 40 Jahre. A wy z Katowic pomyślcie ostatnie 20-30 lat. Ich bin jetzt 70 Jahre. Ja mam teraz 70 lat. Ich habe einmal gehört, dass ein Bruder über Offenbarung 18 sprach. Ja w moim życiu jeden raz tylko słyszałem wykład jednego brata, który mówił na temat 18 rozdziału objawienia. Die Kapitel 1 bis 5, die werden noch einige Male irgendwo betrachtet. Te rozdziały od 1 do 5 czasami jeszcze gdzieś są rozważane. Dann noch die Kapitel 19 bis 22 auch schon mal. Potem te rozdziały od 19 do 22 też zdarza się, że są rozważane. Aber der lange Teil von 6 bis 18. Ale ta długa część, począwszy od 6 do 18 rozdziału, darüber wird kaum ein Dienst getan. Fast nie. Na temat ten prawie, że nigdy nikt się nie wyraża. Und der Jesus will das aber. Hier steht es. Es soll bezeugt werden in den Versammlungen. A przecież Pan Jezus życzy sobie tego. Tu przecież jest napisane. Ja chcę, aby to było poświadczane we wszystkich zborach. Ich kenne manche Versammlungen, da wird in der Wortbetrachtung die Offenbarung betrachtet. Znam niektóre zgromadzenia, w których na rozważaniu słowa w tygodniu jest rozważana Księga Objawienia. Und dann hört man bei Kapitel 6 auf. I zwykle przerywa się rozważanie na 6 rozdziale. Und macht mit 19 wieder weiter. A potem rozpoczyna się od 19 do 22. Brüder, das ist nicht gut. Bracia, wiedzcie, że to nie jest dobrze. Jetzt möchte ich einen weiteren Grundsatz vorstellen. Chciałbym przedstawić też jej następną zasadę. In den letzten Versen der Offenbarung haben wir fundamentale Wahrheiten sehr komprimiert zusammengefasst. W tych ostatnich wierszach Księgi Objawienia znajdujemy fundamentalne prawdy, które w skompresowany sposób są nam podawane. Wahrheiten, die für alle Zeiten gelten, werden hier noch einmal vorgestellt. Takie prawdy, które są obowiązujące we wszystkich czasach, jeszcze raz tutaj w tych ostatnich wierszach są przedstawione. Und die erste, die wir hier finden, ist, dass die Dinge bezeugt werden sollen in den Versammlungen Mehrzahl. I pierwszą rzecz, którą tu znajdujemy, że te rzeczy mają być poświadczane w zborach, liczba mnoga. Und in diesem Satz berührt sich der Dienst von Paulus mit dem von Johannes. I w tym zdaniu właśnie pokrywa się służba apostoła Pawła z służbą Jana. Der Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief mehrmals, dass das, was er anordnet, für alle Versammlungen gilt. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian kilkakrotnie wspomina o tym, że wszystkie te wskazówki i zarządzenia, jakie on podaje, mają być zastosowane w zgromadzeniach. Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. I aby to dobitnie pokazać na jednym z przykładów. Es gibt keine Sonderlehre der Versammlung Ożeszu gegenüber der Versammlung Katowic. Chciałbym powiedzieć, że nie ma jakiejś szczególnej nauki, którą podaje zgromadzenie w Ożeszu w stosunku do nauki, jaką podaje zgromadzenie w Katowicach. Es gibt keine Sonderlehre für die Versammlungen in Deutschland und die Versammlungen in Holland. Nie ma jakiejś szczególnej nauki, która jest skierowana dla zborów w Niemczech w stosunku do nauki skierowanej do zborów w Holandii. Das Wort Gottes gilt für alle. A więc Słowo Boże obowiązuje jednakowo wszystkich. Es ist nicht kulturell und auch nicht zeitlich und auch nicht dem sozialen Stand der Gläubigen angepasst. Słowo Boże nie podlega zmianom ze względów kulturalnych czy czasowych, ale również też nigdy nie dopasowywuje się do stanu socjalnego czytelnika.
Dann kommen wir zu einer weiteren Helligkeit der Person des Herrn Jesus. A następnie możemy przejść do następnego jasnego znaku osoby Jezusa Chrystusa. Der Jesus stellt sich jetzt in einer dreifachen Helligkeit vor. Pan Jezus siebie przedstawia tutaj w trojakiej wspaniałości. Ich bin immer noch in Vers 16. Dalej jeszcze jesteśmy w wierszu 16. Er sagt, ich bin die Wurzel Davids. On mówi o sobie, ja jestem korzeń Dawidowy. Zweitens, ich bin das Geschlecht Davids. Po drugie mówi, ja jest ród Dawidowy. Und drittens, der glänzende Morgenstern. A po trzecie, ja jest błyszcząca gwiazda poranna. Ich gebe erst einen kleinen Überblick über die Verse 16 und 17. Zunächst ein kleiner Überblick über 16 und 17. Najpierw króciutko powiem ogólnie co do tego 16-17 wiersza. Und haben wir wieder einen Grundsatz der Schrift. I znowu tu znajdujemy podstawową zasadę Pisma Świętego. Warum offenbart Gott sich uns? I powstaje pytanie, dlaczego Bóg siebie samego nam siebie przedstawia? Er hätte es doch bleiben lassen können. Er hätte gar nicht uns sich offenbaren müssen. Przecież on wcale nie musiałby się nam objawiać. Gott ist der in sich selbstzählige Gott. Bo gdyż Bóg jest sam w sobie szczęśliwym Bogiem, der niemand braucht, który niczego nie potrzebuje, um glücklich zu sein, aby być szczęśliwym. Er ist sich selbst genug. On ma sam w sobie pełnię zadowolenia. Das sind wir nicht. My tacy nie jesteśmy. Aber Gott hat sich dann doch offenbart. A jednak Bóg nam się objawił. Das heißt, er hat gezeigt, wer er ist. To znaczy, że on pokazał, jakim on jest. Martin, wenn wir uns wochenlang anschauen, Martin, wenn wir uns immer anschauen, ja, und keiner sagt was. Jeżeli będziemy się przyglądać jeden na drugiego przez długie tygodnie i żaden z nas nie będzie mówił ani słowa, dann lernen wir uns nie kennen. To z pewnością nigdy się nie poznamy. Aber Gott sei Dank, Gott hat nicht mehr geschwiegen. Ale dzięki Bogu za to, że Bóg przerwał milczenie. Er hat sich erstmalig offenbart als Schöpfer in 1. Mose 1. Bo po pierwsze siebie samego objawił jako Stwórcę, o czym czytamy w 1. Mojżeszowej w 1. rozdziale. Und es ist pure Gnade, wenn Gott sich offenbart. I jest to objaw czystej łaski, jeżeli Bóg się w czymś objawia. Aber warum tut er das? Ale powstaje pytanie, dlaczego on to czyni? Weil er von denen, denen er sich gezeigt hat, Anbetung erwartet. Dlatego, że on ze strony tych, którym siebie samego objawia, oczekuje uwielbienia dla siebie. Anbetung ist immer die Folge davon, dass Gott sich offenbart. I zawsze uwielbienie jest skutkiem objawienia się nam Boga. Und als er sich als Schöpfer offenbart hat, i gdy Bóg siebie samego objawił jako Stwórcę, wollte er, dass seine Geschöpfe ihn anbeten. To czy nie chcielibyśmy my jako Jego stworzenia i Jego uwielbiać? Kannst du nachlesen in Römer 1. Możesz o tym przeczytać w liście do Rzymian w 1. rozdziale. Aber in der Regel hat Gott die Anbetung nicht empfangen. Ale ogólnie mówiąc, z reguły Bóg nie otrzymywał tego uwielbienia. Anstatt sich diesem Gott dankbar gegenüber zu erweisen, i zamiast się okazywać wdzięcznym dla tego miłego Boga, haben sich die Menschen da aus Holz und Stein Götter geschnitzt und gemeißelt und sich vor ihnen niedergebeugt. Ludzie zaczęli sobie z drewna i z kamienia i ze szlachetnych metali wycinać, tworzyć bóstwa, którym zaczęli oddawać boską cześć. Hiob war ein solcher Mann, der den Schöpfergott in der Schöpfung wahrgenommen hat. Job był właśnie tego rodzaju człowiekiem wierzącym, który stwierdził istnienie Boga, gdy oglądał stworzenie otaczającego.
Aber obwohl Gott diese Antwort von den Menschen nicht empfing, ale pomimo tego, że Bóg tej odpowiedzi ze strony ludzi nie otrzymuje, hat er nicht aufgehört, sich doch noch weiter zu offenbaren. To on przecież nie zaprzestał tego, żeby w dalszym ciągu, w dalsze sposoby ludziom się objawiać. Er hat sich fortschrittlich immer mehr gezeigt. I on w sposób kontynuacyjny coraz to więcej siebie samego objawiał. Einem Abraham dann als Gott der Allmächtige. Na przykład Abrahamowi objawił się jako Bóg Wszechmogący. Und er bekam die Antwort. I otrzymał odpowiedź. Dann hat er sich dem Volk Israel offenbart. Następnie objawił się ludowi izraelskiemu. Als der Bundesgott. Jako Bóg ten, który ustanawia przymierze i je dochowuje. Und das Volk hat ihn nicht erkannt als diesen liebenden Gott. I ten jego naród nie rozpoznał go jako tego miłującego Boga. Dann kam der Höhepunkt. A potem nastąpił ten szczytowy punkt. Dann hat Gott sich offenbart in der Person seines Sohnes. Gdy Bóg siebie samego objawił w osobie swojego jedynego syna. Hebrajczyków, pierwszy rozdział o tym mówi. Gott hat geredet in der Person seines Sohnes. Gdy czytamy o tym, że Bóg przemówił do nas w osobie swojego syna. Und den Höhepunkt dieser Offenbarung haben wir, wenn wir den Herrn Jesus auf dem Kreuz sehen. I ten szczytowy punkt objawienia Boga mamy wtedy, gdy widzimy Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Gott hat sich gezeigt als ein Gott der Liebe und des Lichts. Gdy Bóg siebie objawił jako Boga miłości i światłości. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Gedanken. I teraz możemy przejść do innych, bardzo ważnych myśli. Ich frage das jetzt mal. Ale najpierw postawię pytanie. Warum ist das Zusammenkommen zum Brotbrechen? Dlaczego to zgromadzenie do łamania chleba? Der geeigneteste Ort gemeinsamer Anbetung. Jest tym najbardziej stosownym miejscem, w którym należy oddawać Bogu uwielbienie. Warum? Dlaczego? Weil wir dort gemeinsam den Herrn Jesus betrachten als die höchste Offenbarung, die Gott von sich geben konnte. Dlatego, że w czasie uwielbienia możemy wspólnie oglądać osobę Pana Jezusa jako tego, który objawił w pełni istotę Bożą. Warum habe ich das so ausführlich jetzt geschildert? Dlaczego ja to wszystko teraz tak szeroko opisywałem? Weil wir denselben Grundsatz in den Versen 16 und 17 wiederfinden. Dlatego, że tą samą zasadę znajdujemy zapisaną w tych 16 i 17 wierszu tego 22 rozdziału objawienia. Gott offenbart sich auf eine dreifache Weise. Bóg siebie samego objawia w trojaki sposób. Und er bekommt eine dreifache Antwort. I on otrzymuje też i trojaką odpowiedź. Das werden wir uns jetzt anschauen. I temu teraz będziemy mogli się przyjrzeć. Nochmal zu den Worten ich bin. Jeszcze raz przejdźmy do tych słów jam jest. Und ich hatte gesagt, wir wollen über den Namen Jesus noch ein wenig nachdenken. I powiedziałem już o tym, że musimy się zastanowić nad tym imieniem Jezus. Über seinen Namen, der angekündigt wird vor der Geburt, habe ich schon etwas gesagt. Co do tego imienia, które było już zwiastowane przed Jego narodzeniem, to już mówiłem. Jetzt machen wir einen Sprung bis zum Kreuz. I teraz przeskoczymy aż do krzyża. Wie hatte Pilatus geschrieben über das Kreuz? W jaki sposób wyraził się Piłat, gdy umieścił napis na krzyżu? Dieser ist Jesus, Jesus, der Nazareer, der König der Juden. Ten jest Jezusem Nazarejczykiem, Królem Żydowskim. Dann gehen wir noch einen Sprung weiter. I teraz jeszcze następny skok do przodu. Apostelgeschichte 1. Do Księgi Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział. Himmelfahrt. Odejście do nieba Pana Jezusa. Dieser Jesus, den ihr also habt hingehen sehen. Ten Jezus, którego żeście oglądali odchodzącego od was, wird wiederkommen.
On znowu przyjdzie. Meint dort nicht die Entrückung. Tutaj w tym miejscu nie ma mowy o pochwyceniu wierzących. Aber sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Nie, w tym miejscu jest mowa o jego ponownym przyjściu, gdy przyjdzie na tą ziemię w mocy i chwale. Dann machen wir noch einen weiteren Sprung. I jeszcze następny skok do przodu. Nach Hebräer 2. Przejdźmy do Hebrajczyków, do drugiego rozdziału. Bekannter Vers 9. Do znanego dziewiątego wiersza. Wir sehen aber Jesus ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Hebrajczyków, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Wir merken, wie dieser Name alles ausfüllt. Czy nie zauważamy tego, że to imię wszystko wypełnia? Jetzt zurück zu unserem 16. Vers. I teraz wróćmy z powrotem do rozważanych wierszy. Der Jesus sagt, ich bin die Wurzel Davids. Pan Jezus powiedział o samym sobie, jam jest korzeń Dawidowy. Und er sagt noch, ich bin das Geschlecht Davids. I dodaje do tego, jam jest ród Dawidowy. Wurzel ist Ursprung. Korzeń mówi o początku, o tym, co zostało założone. Und Geschlecht ist Nachkommenschaft. A ród to jest mowa o potomstwie, które po nim nastało. Ich habe drei Söhne. Ja mam trzech synów. Und sehe hier ältere Brüder sitzen, die auch Kinder haben. I widzę, tutaj siedzą też starsi bracia, którzy też mają dzieci. Ich kann jetzt sagen, ich bin die Wurzel meiner Kinder. Ja mogę powiedzieć o samym sobie, że jam jest korzeń moich dzieci. Der Ursprung, die Quelle. A więc tym początkiem jestem, tym źródłem. A wisst ihr, was ich nicht sagen kann? Ale czy wiecie, czego nie mogę powiedzieć? Ich bin das Geschlecht meiner Kinder. Nie mogę powiedzieć, że jestem rodem moich dzieci. Ein Mensch kann unmöglich gleichzeitig Wurzel und Nachkommenschaft sein. Unmöglich. Bo człowiek nie może być w jednym czasie korzeniem, a jednocześnie potomstwem. Niemożliwe to jest. Entweder bin ich Wurzel, bo albo jestem korzeniem, oder ich bin Nachkommenschaft. Albo jestem czyimś potomstwem. Ich bin die Nachkommenschaft meines Vaters. Bo ja jestem potomkiem mojego ojca. Aber ich kann nie die Wurzel meines Vaters sein. I nigdy nie będę korzeniem mojego ojca. Ist nicht so schwer, oder? To nie jest trudne do zrozumienia, nieprawdaż? Aber der Jesus ist beides. Ale Pan Jezus jest obydwoma tym. Warum? Dlaczego? Als Gott ist er die Wurzel Davids. Dlatego, że jako Bóg jest korzeniem Dawidowym. Und als Mensch ist er die Nachkommenschaft Davids. Ale jako człowiek jest on również rodem Dawidowym. Der Jesus ist in den wievielten Glied nach David sein Nachkomme als Mensch. Der Jesus ist viele Geschlechter nach David sein Nachkomme. Pan Jezus jest potomkiem Dawidowym i to już w bardzo dużej ilości pokoleń, które minęły zanim się narodził. Das zeigt uns eine weitere Grundwahrheit der ganzen Schrift. I to określenie pokazuje następną zasadniczą prawdę Pisma Świętego. Der Jesus ist Gott und Mensch in einer Person. Że Pan Jezus jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Das kann ich nicht erklären. Tego nie można w jakikolwiek sposób wyjaśnić. Das kann niemand erklären. Tego nikt nie jest w stanie wyjaśnić. Das werden wir auch in der Ewigkeit nicht verstehen. I my tego po całą wieczność nigdy nie zrozumiemy. Sondern anbetend bewundern. Tylko będziemy w wielkim podziwie ciągle uwielbiać. Und ich möchte jetzt zwei Stellen zu diesem Thema vorlesen. I chciałbym przeczytać dwa miejsca co do tego tematu. Zunächst aus dem Alten Testament, Jesaja 11. Najpierw ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, 11 rozdział.
Izajasza, 11 rozdział. Jesaja 11. Vers 1 zunächst. Najpierw pierwszy wiersz. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Das ist Nachkommenschaft. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. To jest mowa o tym potomstwie Dawidowym. Und jetzt Vers 10. I teraz 10 wiersz. Und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, der da steht. Weiter muss ich nicht lesen. Der Wurzelspross Isais, Jesaja 11, Vers 10. 10. Wiersz. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego. Und dieses Wort Wurzelspross, das hier im Hebräischen steht, i te słowa, które są tym pędem, który jest tutaj opisany również w Hebrajczyku, bedeutet Wurzel und Wurzelspross. To słowo określa zarówno korzeń, jak również i pęd, który wyrasta z korzenia. Jetzt noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, Lukas 20. Jeszcze jedno miejsce z Nowego Testamentu, z Ewangelii Łukasza, 20 rozdział. Lukas 20, Vers 41. 41 wiersz, 20 rozdział Łukasza. Die Schriftgelehrten haben mal wieder gemeint, sie könnten den Herrn Jesus in der Rede überführen. Nauczeni w piśmie myśleli, że będą mogli pochwycić Pana Jezusa w jakąś pułapkę w stosunku do wszystkich jego wypowiedzi. Aber jetzt stellt der Jesus ihnen eine Frage. Ale teraz oglądamy, że Pan Jezus postawił im takie pytanie. Wie sagen Sie, die Schriften nämlich, dass der Christus Davids Sohn sei? Rzekł więc do nich, jak to jest, że mówią, iż Chrystus jest synem Dawidowym? Denn David sagt selbst im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel deiner Füße. Sam Dawid bowiem powiada w księdze psalmów, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem stóp twoich. Die Schrift sagt also die Bibel sagt, a więc Pismo, Biblia mówi, dass Christus der Sohn Davids ist. Że Chrystus jest synem Dawidowym. Aber dieselbe Schrift sagt auch, dass der David einen Herrn über sich hat, nämlich den Jesus. Ale te same Pismo również o tym mówi, że Dawid posiada Pana, czyli mianowicie Jezusa Chrystusa. Und dann heißt es in Vers 44, i dalej czytamy w 44 wierszu. David nennt ihn Herr. Dawid więc nazywa go Panem. Und wie ist er sein Sohn? Jakże więc jest jego synem? Hast du zu deinem Sohn schon mal Herr gesagt? Hast du zu deinem Sohn schon mal Herr gesagt? Herr, du? Haben wir zu unseren Söhnen schon mal gesagt, Herr? Czy my żeśmy kiedykolwiek do swojego syna powiedzieli Panie? Und die Antwort auf die Frage des Herrn in Vers 44? I odpowiedź na to pytanie przedstawione w 44 wierszu lautet, brzmi: Er ist Gott und Mensch in einer Person. Gdyż on jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Welch eine Wahrheit! Jakże potężna, wielka prawda. Dann noch etwas zu Wurzel und Geschlecht. I jeszcze co do tego korzenia i rodu. Als die Wurzel Davids hat der Herr Jesus alle Verheißungen diesem Volk gegeben. Jako korzeń Dawidowy Pan Jezus darował temu narodowi wszelkie obietnice. Aber die Verheißungen, die er gegeben hat, hat das Volk Israel völlig verwirkt.
Ale wszystkie te obietnice, które on im przecież darował, to lud izraelski nie docenił. Wegen ihres Ungehorsams. I to stało się z powodu ich nieposłuszeństwa. Und doch bekommt das Volk Israel, der zukünftige gläubige Überrest, a jednak ten lud izraelski w postaci tej przyszłej jeszcze wierzącej reszty z tego ludu, er kommt wieder in den Genuss der verloren gegangenen Segnungen, jednak znajdzie się jeszcze w sytuacji, w której będzie mógł korzystać z tych wszystkich dotychczas utraconych błogosławieństw. Aber auf welche Weise? Ale w jaki to sposób? Durch den, der die Nachkommenschaft Davids ist. Tylko przez tego, który jest rodem Dawidowym. Ich fasse das noch in einem Satz zusammen. Możemy to wszystko streścić w jednym zdaniu. Die Wurzel Davids gab die Verheißungen. Korzeń Dawidowy dał obietnice. Und das Geschlecht Davids erfüllte sie. A ród Dawidowy wypełnia je. Und zwar hat der Jesus sich dann auch noch offenbart als der glänzende Morgenstern, als der glänzende Morgenstern. A następnie czytamy, że Pan Jezus objawił się jako gwiazda jasna, poranna. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir in der zweiten Stunde. Es wird jetzt zu viel. Ale proponuję, abyśmy tym tematem zajęli się w drugiej dzisiejszej godzinie. Ich möchte aber noch zwei, drei Beispiele aus der Schrift anführen über die Tatsache, dass der Jesus Gott und Mensch in einer Person ist. Teraz chciałbym przytoczyć na podstawie kilku miejsc Pisma takie cytaty, które to opisują, że Pan Jezus w jednej osobie jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Beispiele, die ihr alle gut kennt. To są wiersze, które z pewnością większość z was dobrze zna. In Johannes 4 czytamy w Jana w czwartym rozdziale. Kommt der Jesus ermüdend von der Reise an den Brunnen zu Sichar. O tym czytamy, że Pan Jezus zmęczony podróżą usiadł na skraju studni przy miejscowości Sychar. Er war also müde und hatte Durst. On w tym momencie był zmęczony i miał pragnienie. Das kann nur ein Mensch haben. Coś takiego może doświadczać, posiadać tylko człowiek. Das zeigt ihn in seiner wirklichen Menschheit. Hunger, Durst und Müdigkeit. I to miejsce pokazuje, jak doskonale on był człowiekiem, że był zmęczony, że miał pragnienie i był głodny. Und dann bittet er diese Frau, gib mir zu trinken. I wtedy on prosi tą niewiastę, daj mi pić. Übrigens steht da nicht, dass er getrunken hat. Ich weiß es nicht, steht nicht dabei. Ale tak poza tym tylko należy wspomnieć, że nigdzie nie jest napisane, że on rzeczywiście napił się z tej wody. Und vielleicht ein, zwei Minuten später. A może dwie, trzy minuty później. Sagt dieselbe Person. Ta sama osoba mówi. Zu dieser Frau. I do tej samej kobiety. Wenn du die Gabe Gottes kenntest. Gdybyś ty znała dar Boży. Und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. I gdybyś znała tego, który do ciebie mówi, daj mi pić. Dann würdest du ihn gebeten haben. Wtedy byś prosiła go. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. A on darowałby ci wody żywej. Die Frau wusste zwei Dinge nicht. Ta kobieta nie wiedziała o dwóch rzeczach. Die wusste nicht, wer vor ihr stand. Ona nie wiedziała, kto przed nią stanął. Und wusste nicht, was er geben konnte. I nie wiedziała o tym, że on może być takim, który może dać. Was wollte er geben? A co on chciał dać? Lebendiges Wasser. Wodę żywą. Und was ist das? A co to takiego? Was ist das? Co to jest? Wer ist die Gabe Gottes in Johannes 4, Vers 10? Wenn du die Gabe Gottes kennst, was ist das? Kim jest ten, który jest darem Bożym, o którym tutaj w tych wierszach postawione jest pytanie, gdybyś znała dar Boży? Ist nicht der Herr, to nie jest ten Pan, sondern der Heilige Geist. Ale to jest Duch Święty.
Er sagt zu dieser Frau: Ich gebe dir den Heiligen Geist, wenn du mich darum bittest. A on mówi tutaj do tej kobiety: Dam ci Ducha Świętego, jeśli mnie o to poprosisz. Das steht eindeutig in Johannes 7. Jest to dobitnie przedstawione w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Da spricht er von dem lebendigen Wasser, w którym mowa jest o tej wodzie żywej. Und sagt anschließend: Dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. I w powiązaniu z tym Pan czytamy w tym miejscu, jest dopowiedziane, a to mówił o Duchu Świętym, który miał być dany. Und wer kann so etwas sagen? A któż jest w ogóle w stanie takie słowa powiedzieć? Nur Gott. Tylko Bóg. Ich habe auch schon mal Hunger und Durst und bin müde. Ja też przecież bywam zmęczony i mam pragnienie i jestem głodny. Ich kann aber nie zu dir sagen, ich gebe dir den Heiligen Geist. Ale ja nie mogę przecież do ciebie powiedzieć, że ja ci dam Ducha Świętego. Musisz Gott sein. Bo żeby tak powiedzieć, trzeba być Bogiem. Aber das bin ich nicht. A ja nie jestem nim. Ein Beispiel: Gott und Mensch in einer Person. I to jest właśnie przykład pokazujący osobę, która jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Noch zwei Beispiele, weil mir das so wichtig ist. I jeszcze następne dwa przykłady, a dlatego tak podaję, bo to jest dla mnie tak ważna sprawa. Der Jesus war an andere Gelegenheit auch noch mal müde. Przy innej okazji czytamy o tym również, że Pan Jezus był znowu zmęczony. Die Jünger waren über den See, über die Genezareth, See Genezareth gerudert. A uczniowie znajdowali się w łodzi i wiosłowali przez jezioro Genezaret. Und der Heiland lag auf einem Kopfkissen und schlief. A Pan skłonił swoją głowę na wezgłowiu i zasnął. Der Jesus hat geschlafen? Ja. Pan Jezus zasnął? Tak. Aber Psalm 121 steht doch: Der Hüter Israels nicht schläft noch schlummert er. 121. A w Psalmie 121 jest przecież znamienne słowo napisane: A stróż Izraela nie zasypia i nie drzemie. Aber als Mensch war er wirklich müde. Ale on jako człowiek był rzeczywiście zmęczony. I wtedy rozpętała się potężna burza. Tak wielka, że uczniowie się przerazili. To trzeba zauważyć, to była potężna burza. I wtedy oni budzą Pana Jezusa. Liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? I mówią do niego: Mistrzu, nie zależy ci na tym, że my giniemy. Dann sagt der Jesus zwei Worte. I wtedy Pan Jezus powiedział dwa słowa: Schweig, verstumme. Schweig, verstumme. Zamilknij i uspokój się. Und im nächsten Augenblick. I w następnym okamgnieniu. War der See Genezareth so glatt wie eine Spiegelfläche. Jezioro Genezaret wyrównało się do równej powierzchni, jak lustro. Kann das ein Mensch? Czy coś takiego potrafi zrobić człowiek? Oh nein. O nie. Gott und Mensch in einer Person. Bóg i człowiek w jednej osobie. Ein drittes Beispiel. I trzeci przykład. Der Jesus hatte Hunger. Pan Jezus był głodny. Da war ein Feigenbaum. I przechodził koło drzewa figowego. Und wollte etwas essen von den Feigen. I chciał skorzystać z owoców tego drzewa, urwać figi. Aber da waren keine Feigen. Ale nie było tam w tym czasie fig. Sein Hunger als Mensch konnte nicht gestillt werden. Jego głód jako człowieka nie mógł być w tym momencie zaspokojony. Und dann sagte er zu ihm, i wtedy on powiedział do tego drzewa: Nimmer mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Niech nigdy nie spożywa nikt owocu z ciebie po wieki. I natychmiast w jednym okamgnieniu drzewo uschnęło. Czy ty masz w ogrodzie swoim drzewo? Habt ihr einen Baum? Nein. Aber es gibt ja Bäume in der Gegend, ja? Ale z pewnością wiecie, że są drzewa w okolicy albo macie w ogrodzie. Und morgen früh gehst du mal zu dem Baum, zu irgendeinem Baum. I jutro rano podejdź do jakiegokolwiek drzewa. Und sagst: Verdorre, verdorre. I powiedz do niego: Uschnij, uschnij. Der macht gar nichts. Drzewo nie zmieni się. Wer kann einen Baum auf der Stelle verdorren lassen?
Któż jest w stanie sprawić, aby drzewo w jednym momencie uschnęło? Gott der Sohn. Tylko Bóg Syn. Das soll genügen jetzt. Niech te przykłady wystarczą. Die meisten Irrlehren, fast alle Irrlehren haben diese Ursache, dass sie diese Wahrheit von dem Herrn Jesus erklären wollten und dann haben sie alles zerstört. Większość błędnych nauk, jakie istnieją na tym świecie, właśnie opiera się o to, że próbują w ludzki sposób tą tajemnicę wyjaśnić i w tym momencie zbaczają na manowce. Wir wollen aufhören, da hineinzudringen. I również my zaprzestajmy wysiłków wniknięcia w to. Sondern es tun, wie von den Engeln gesagt wird, anbeten sich die Engel neigen, bewundern deine Herrlichkeit. Wir wollen das so ähnlich machen wie die Engel. Chcemy to podobnie uczynić, jak to czynią aniołowie. Von denen gesagt wird, anbetend sich die Engel neigen. O których jest napisane, że w uwielbieniu skłaniają się aniołowie. Und sie bewundern seine Herrlichkeit. I oni podziwiają Twoją wspaniałość. Wir setzen die Betrachtung dann in dem zweiten Vortrag fort. To rozważanie będziemy kontynuowali w drugiej części. Wir lesen noch einmal die Verse 17 bis zum Schluss. Przeczytamy z Księgi Objawienia z 22 rozdziału od 17 wiersza do 21. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Wir haben gesagt, dass der Herr sich auf dreifache Weise offenbart. Mówiliśmy w poprzedniej godzinie o tym, że Pan Jezus w trojaki sposób siebie samego przedstawia, objawia. Und mit der dritten Offenbarung wollen wir uns jetzt noch beschäftigen. I tym trzecim sposobem objawienia Jego osoby chcielibyśmy się teraz zająć. Der Jesus sagt also, dass er der glänzende Morgenstern sei. W poprzednim 16 wierszu, pod koniec tego wiersza jest mowa o tym, że Pan Jezus jest gwiazdą jasną poranną. Und mit diesem Ausdruck beschreibt er sein Kommen. I to wyrażenie opisuje jego powtórne przyjście. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Stelle vergleichen mit Malachi 3. Myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy to miejsce porównali z cytatem z księgi proroka Malachiasza z trzeciego rozdziału. In Malachi 3 spricht er auch von seinem Kommen. Bo w tej księdze Malachiasza on też mówi o swoim przyjściu. Und wenn wir diese beiden Stellen miteinander vergleichen, to jest ostatnia księga Starego Testamentu, Malachiasza, trzeci rozdział. Jeżeli te miejsca ze sobą teraz porównamy, verstehen wir beide Ausdrücke besser. To będziemy mogli obydwa wyrażenia lepiej zrozumieć. In Malachi 3 spricht er von der Sonne der Gerechtigkeit. W Malachiaszu w trzecim rozdziale mowa jest o tym słońcu sprawiedliwości, die aufgehen wird mit Heilung unter ihren Flügeln, które wzejdzie mając na skrzydłach zbawienie. Also im Alten Testament als die Sonne, a więc w Starym Testamencie przedstawione jest jako słońce, im Neuen Testament als der Morgenstern, a w Nowym Testamencie jako gwiazda poranna. Zwei Himmelskörper,
mit denen er sein Kommen erklärt. Dwa ciała niebiańskie, niebieskie przedstawiają nam jego przyjście. Besser kann man das nicht erklären. W lepszy sposób nie da się tego wyjaśnić. Wenn ihr morgens beim wolkenfreien Himmel nach oben schaut, gdy z samego poranku na bezchmurnym niebie spojrzycie w niebo, was sehen wir dann zuerst? Zuerst die Sonne oder zuerst diesen Stern? Co najpierw zobaczymy? Czy najpierw słońce, czy najpierw gwiazdy? Zuerst sehen wir den Stern, die Venus ist das. Najpierw zobaczymy właśnie tą gwiazdę jasną poranną, to jest nasza planeta Wenus. Und einige Stunden später sieht man dann auch die Sonne aufgehen. A kilka godzin później będziemy obserwowali wschód słońca. Was sehen wir also zuerst? A więc co najpierw będziemy widzieli? Den Morgenstern. Gwiazdę poranną. Und danach erst die Sonne. A po tej gwieździe porannej słońce. In dem Morgenstern sehen wir das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung der Gläubigen. A więc zobrazowane tutaj jest w tym pojęciu gwiazda poranna ponowne przyjście Pana Jezusa na tą ziemię w celu zabrania wszystkich wierzących, tak zwanego pochwycenia i zabrania ich do nieba. Das kann im nächsten Augenblick geschehen. I to zdarzenie może się zdarzyć już w następnym momencie. Er kann jetzt kommen. Pan może już teraz przyjść. Und werden die Toten in Christo zuerst auferstehen. I w tym momencie wszyscy, którzy zmarli jako własność Chrystusowa, oni najpierw zmartwychwstaną. Und wir die lebenden Gläubigen werden verwandelt werden. A wszyscy wierzący, żyjący jeszcze na tej ziemi, w okamgnieniu zostaną przemienieni. Also für uns kommt als der Morgenstern. A więc dla nas wierzących przyjdzie on jako gwiazda poranna. Und etwa 7 Jahre später, a około 7 lat później kommt mit uns für sein irdisches Volk Israel. Przyjdzie on ponownie, ale już razem z nami dla swojego czy do swojego narodu izraelskiego. Als die Sonne der Gerechtigkeit für Israel. Jako te słońce sprawiedliwości dla Izraela. Wir haben dreimal den Begriff des Morgensterns im Neuen Testament. Dreimal. Trzykrotnie w Nowym Testamencie mamy to określenie gwiazda poranna. In Kapitel 2 der Offenbarung, w drugim rozdziale Księgi Objawienia, wird dem Überwinder von Thyatira gesagt, powiedziane jest w tym liście do zboru w Tiatyrze, że ten, który zwycięży, in Vers 28, w 28 wierszu, ich werde ihm den Morgenstern geben. Dam mu też gwiazdę poranną, druga połowa 28 wiersza. Welch eine schöne Verheißung dem Überwinder in Thyatira. Jakież to jest piękna obietnica dla tych, którzy zwyciężą, którzy wytrwają w Tiatyrze. Und in 2. Petrus 1. Jak również też czytamy o tym w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale. Sagt Petrus in Vers 19. Czytamy w 19 wierszu, pierwszy rozdział drugiego listu Piotra. Dass der Morgenstern jetzt aufgeht in unseren Herzen. Że ta jutrzenka, czyli to jest inna nazwa polska tej gwiazdy porannej, wzejdzie w naszych sercach pod koniec tego wiersza 19. Das bedeutet, dass die Wahrheit über das Kommen des Herrn zur Entrückung in unseren Herzen lebendig bleibt. A to oznacza, że ta prawda o powtórnym przyjściu Pana Jezusa dla wierzących powinna ciągle być żywa w naszym sercu. So, und jetzt kommt die dreifache Antwort auf die dreifache Offenbarung. I teraz możemy przejść do trzykrotnej odpowiedzi na te trojakie objawienie osoby Pana Jezusa. Ich nenne diese drei Antworten in Vers 17.
Ja wymienię teraz te trzy odpowiedzi zawarte w 17 wierszu tego 22 rozdziału Objawienia. Die erste Antwort lautet, pierwsza odpowiedź brzmi: der Geist und die Braut sagen, komm. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. Die zweite Antwort ist, wer es hört, spreche, komm. Druga odpowiedź jest taka. Und die dritte Reaktion ist, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A trzecia odpowiedź? Und wen dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Dreifache Antwort. Trojaka odpowiedź? Die erste Antwort geht nach oben. Pierwsza odpowiedź podąża w górę. Komm. Przyjdź. Die zweite Antwort geht horizontal zu den Gläubigen. A druga odpowiedź w taki poziomy sposób dochodzi do wszystkich wierzących. Und die dritte Antwort geht nach unten zu den Ungläubigen. A trzecia odpowiedź skierowana jest w dół do wszystkich tych, którzy jeszcze są niewierzącymi. Das kann gar nicht anders sein. Też nie może być inaczej. Wenn der Jesus sich als Morgenstern vorstellt. Jeżeli Pan Jezus samego siebie przedstawia jako gwiazdę poranną, und die Braut gibt keine Antwort. A oblubienica by nie dała odpowiedzi, das wäre ein komisches Verhältnis. To z całą pewnością byłoby to bardzo dziwne. Stosunek ich byłby między sobą dziwny. Ich weiß nicht, ob hier eine junge Frau ist, die momentan verlobt ist. Nie wiem, czy akurat w tym momencie jest w tej sali taka młoda kobieta, która jest zaręczona. Aber die Frauen, die hier sitzen, waren früher auch mal verlobt, ja? Ale z całą pewnością wszystkie siostry, które tu siedzą, też kiedyś były zaręczone. Jetzt stell dir vor, i teraz proszę, wyobraźcie sobie, dein Bräutigam ist vier Wochen in Australien gewesen. Że twój oblubieniec przebywał 4 tygodnie w Australii. Musste dort arbeiten. Musiał tam z powodu pracy pojechać. Er schickt dir eine Mail oder ein WhatsApp. Wysyła do ciebie teraz maila albo wiadomość przez WhatsAppa. Ich komme morgen am Freitag um 16 Uhr auf den Bahnhof in Katowice. Ich komme zurück. Przyjeżdżam z powrotem i będę jutro w piątek o 16 na dworcu w Katowicach. Wenn du jetzt die Braut wärst, gdybyś ty była teraz tą żoną, przepraszam, tą kobietą oblubienicą, und würdest ihm zurückschreiben, das ist mir doch egal. To czy ty byś odpisała do niego: przecież mnie to nie interesuje. Eine solche Braut hätte ich nicht gewollt. Ja bym nie życzył sobie ożenić się z taką narzeczoną. Ist das nicht normal, dass die Braut dann zurückschreibt: ja, komm, ich warte. Czyż to nie jest rzeczą normalną, że właśnie ta oblubienica mówi jako odpowiedź: tak, przyjdź. Also wir merken deutlich, die erste Reaktion ist, dass sie sagt: komm. A więc zauważamy, że pierwszą reakcją tej oblubienicy jest odpowiedź z głębi serca: przyjdź. Eine anbetende Antwort nach oben. Jest to odpowiedź pełna uwielbienia i skierowana jest do góry. Und wer sagt das? I kto to mówi? Der Geist und die Braut. Mówi to i duch, i oblubienica. Der Geist ist der Heilige Geist. Duch, to mowa jest tu o Duchu Świętym. Und der will auch zurück in den Himmel. I Duch Święty też tego pragnie, aby wrócić z powrotem do nieba. Als der Jesus hier war, er wollte auch zurück. Gdy Pan Jezus był na tej ziemi, to jakże dobitnie to widzimy, że on bardzo tego pragnął, wrócić z powrotem do nieba. Er sagt zum Beispiel, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet hat. On powiedział nawet o sobie samym, że on z powodu tej przed nim w przyszłości znajdującej się radości wziął ochotnie ten krzyż na siebie i wycierpiał go. Und die vor ihm liegende Freude war sein Zurückkehren zum Vater. Das war die Freude. A ta przyszła jego radość to nic innego jak moment jego powrotu do domu ojcowskiego. Der Heilige Geist als eine göttliche Person
fühlt sich nicht wohl hier inmitten der Sünde. Tak również też i Duch Święty jako osoba boska nie czuje się dobrze tutaj na tej ziemi wśród wielu grzechów. Und er vereint sich jetzt mit dem Ruf der Braut. Komm. I on jednoczy się w tym zawołaniu z oblubienicą i mówi też przyjdź. Wer ist eigentlich die Braut? A więc kto to jest w zasadzie tą oblubienicą? Die Braut sind diejenigen, die vom Tag der Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis zur Entrückung sich bekehrt haben. Tą oblubienicą są wszyscy ludzie na tej ziemi, którzy począwszy od Dnia Zielonych Świąt do Dnia Pochwycenia i przyjścia Pana Jezusa i pochwycenia do nieba, na tej ziemi nawrócili się i uwierzyli w Pana Jezusa. Der eine Räuber auf dem Kreuz gehört nicht dazu. Jeden z tych złoczyńców na wzgórzu Golgoty, wiszący na krzyżu, on nie należy do oblubienicy. Er lebte nicht mehr, als der Heilige Geist niederkam. Bo on już nie żył na tej ziemi, gdy zstąpił Duch Święty w Dniu Zielonych Świąt. Johannes der Täufer gehört nicht dazu. Jan Chrzciciel też nie należy do oblubienicy. Übrigens ist das die einzigste Stelle in der Bibel. A tak poza tym jest to jedyne miejsce w całej Biblii, die uns das Recht gibt, die Versammlung heute Braut zu nennen. Które daje nam prawo, aby w obecnych czasach całe zgromadzenie na ziemi nazywać oblubienicą. In Offenbarung 19 oder 20, muss ich schauen. Przepraszam, muszę to sprawdzić w 19 albo w 20 rozdziale objawienia. Und ich will anders anfangen. Nie, może inaczej rozpocznę. Jetzt ist sie also Braut. A więc widzimy teraz tu oblubienicę. In Offenbarung 19 ist die Hochzeit des Lammes. W objawieniu w 19 rozdziale czytamy o weselu barankowym. Und dann wird sie zur Frau des Lammes. I w tym momencie ona staje się żoną barankową. Und dann sehen wir anschließend noch die Versammlung im tausendjährigen Friedensreich. I potem widzimy jeszcze całe zgromadzenie znajdujące się w tym tysiącletnim królestwie pokoju. Wo es heißt, komm her, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Który to jest wiersz, który mówi przyjdź, a pokażę ci oblubienicę barankową? 21, vers 9. Dankeschön. Ja. To jest 21 rozdział, 9 wiersz. Das ist die Versammlung im tausendjährigen Reich. Tu oglądamy zgromadzenie w tysiącletnim królestwie. Und dann lesen wir in Kapitel 21. I tu oglądamy w 21 rozdziale. Im Blick auf den ewigen Zustand, jeśli chodzi o ten wieczny stan, dass die Versammlung ist wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Że oglądamy tutaj zgromadzenie jako tą przygotowaną dla swojego oblubieńca, oblubienicę albo niewiastę. Was will ich damit sagen? Co ja chcę tym samym powiedzieć? Jetzt ist sie Braut, bevor die Hochzeit ist. Teraz jest tą oblubienicą, zanim nastanie wesele. Und nach der Hochzeit ist sie immer noch Braut. A po tym weselu ona dalej jeszcze jest oblubienicą. Und sie bleibt nach Offenbarung 21 ewig Braut. I według objawienia 21 rozdziału pozostanie oblubienicą na całą wieczność. Ich habe auch meine frühere Braut geheiratet. Ich habe auch meine frühere Braut geheiratet. Ja ożeniłem się z moją dawną oblubienicą. Und nach der Hochzeit war sie meine Frau. A po weselu stała się moją żoną. Man sagt schon mal so ein bisschen spaßhaft, mein Bräutchen oder so, ja? Man sagt schon mal etwas zu ihr, mein Bräutchen. Ja teraz po dziś dzień jeszcze czasami mówię tak w żartach do niej, moja oblubienico. Aber die Versammlung bleibt ewig Braut und Frau zusammen.
ale odwrotnie do stosunków ziemskich, zgromadzenie pozostanie na całą wieczność zarówno oblubienicą, jak i małżonką barankową. Da musst du mal drüber nachdenken. I musimy się nad tym teraz zastanowić. Ich habe bei mir zu Hause am Schreibtisch so ein kleines Bildchen von meiner Frau, da war die vielleicht 21. Ja na, w domu mam w moim biurku parę listów mojej żony. Wtedy miała chyba 21 lat. Ich schaue ab und zu mal darauf. Od czasu do czasu zaglądam do tych listów. Heute sieht sie nicht mehr so aus wie damals. Dzisiaj nie wygląda tak samo jak w tamtych czasach. Wir haben eine kleine Enkeltochter. Mamy maleńką wnuczkę. Bis vier Jahre. Ma 4 latka. Dann war sie bei uns zu Besuch. I odwiedzała nas ostatnio. Schaut sich die Oma an. I przyjrzała się babci. Und sagt zu ihr: Oma, du hast so Striche hier an der Backe. I powiedziała do babci: Babciu, masz tutaj takie kreski, czyli zmarszczki na policzkach. Das waren Falten. To były zmarszczki. Aber wir sehen auch nicht mehr so aus wie damals. Ale my, mężowie, też już nie wyglądamy dokładnie tak, jak w czasie naszego wesela. Aber es gibt eine Braut. Ale jest taka oblubienica. Die wird ewiglich nichts von ihrer Frische und Schönheit und Herrlichkeit verlieren. Która nigdy po całą wieczność nie straci niczego ze swojej świeżości i piękności. Der Jesus wird ewig überwältigt sein von der Schönheit dieser Braut. I Pan Jezus będzie po całą wieczność podziwiał piękność tej niewiasty. Dem Ergebnis seiner Liebe. Dlaczego? Bo ona jest właśnie wynikiem Jego miłości. Skutkiem Jego miłości. Im Hohen Lied lesen wir einmal, w Pieśni nad Pieśniami, w tej księdze czytamy w jednym miejscu, dass der irdische Bräutigam Israels, der Jesus, że ten ziemski oblubieniec z Izraela, czyli Pan Jezus, von dieser Braut sagt, mówi właśnie w stosunku do tej niewiasty: Wende deine Augen von mir ab, denn sie überwältigen mich. Odwróć ode mnie swój wzrok, dlatego że on jest dla mnie tak przenikający. Um wie viel schöner muss denn die himmlische Braut für ihn sein? A jakże piękniejszą musi być dla niego ta niebiańska oblubienica. Die sagt also jetzt komm. I ta oblubienica mówi: przyjdź. Und dann kommt eine zweite Gruppe. I teraz zajmiemy się drugą grupą. Und wer es hört, spreche, komm. I kto słyszy, niech powie: przyjdź. Was hört? Co on słyszy? Dass der Jesus gesagt hat, ich bin der glänzende Morgenstern. To słyszy, że Pan Jezus powiedział o samym sobie: ja jestem ta jasna, albo inaczej błyszcząca gwiazda poranna. Das haben sie auch gehört. I wszyscy to słyszeli. Und deshalb sollen sie auch sagen, komm. I to dlatego mieli oni też powiedzieć: przyjdź. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ale tu mamy też swoisty problem do rozwiązania. Diejenigen, die auch noch komm sagen sollen, ci, którzy też mają to powiedzieć: przyjdź, gehören doch zur Braut. Przecież oni należą do tej oblubienicy. Sie haben doch vielleicht schon komm gesagt. Może i oni już wcześniej powiedzieli to słowo: przyjdź. Sollen sie jetzt noch mal komm sagen? Czy mają jeszcze raz powiedzieć słowo: przyjdź? Das ist die schwerste Stelle in diesem Abschnitt. To jest właśnie najtrudniejsze do wyjaśnienia miejsce w tym urywku. Wisst ihr, wer das ist? Czy wiecie, kto to jest? Das sind Gläubige in dieser Zeit, die zur Braut gehören und es nicht wissen. To mowa jest o wierzących obecnych czasów, którzy należą do oblubienicy, ale nie są tego świadomi, nie wiedzą o tym. Von den Millionen Christen, die jetzt auf der Erde leben, wirklich wiedergeborene Menschen. Z tych milionów chrześcijan na całej ziemi jest wielu nowonarodzonych chrześcijan. Wissen die meisten nicht, dass der Jesus kommt, um seine Braut heimzuholen. Ale większość tych chrześcijan na całym świecie nie wie o tym, że Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać swoją oblubienicę. Sie glauben, sie müssten sich in der großen Drangsal nach der Entrückung noch bewähren, und wenn sie dann nicht treu bleiben, dann
gehen sie vielleicht sogar wieder verloren. Eine elende Lehre. Niestety jest rozpowszechniona wśród chrześcijaństwa straszna nauka, która wszystkich chrześcijan wpędza w wielką biedę, która mówi o tym, że będą musieli na koniec chrześcijanie przejść przez czas wielkiego ucisku i jeżeli się sprawdzą w czasach wielkiego ucisku, to może będą zbawieni, a może pójdą na wieczne potępienie. Ich habe mir das oft so vorgestellt. Ja bardzo często to przedstawiałem następująco. Wenn das so wäre, wie Sie meinen, gdyby tak to było, jak ci biedni chrześcijanie w to wierzą, dann komme ich eines Tages an die Himmelstür, to byłoby to tak, że ja pewnego razu przyjdę do drzwi nieba und dann schaut der Heiland mich an, i wtedy Zbawiciel spojrzy na mnie und sagt, tut mir leid, Karl-Heinz, es hat nicht gereicht, kannst wieder gehen. I powie do mnie, przykro mi, Karl-Heinz, nie starczyło twoich dobrych uczynków, możesz odejść. Ist das nicht eine elende Lehre? Czyż to nie jest błędna nauka, która pędza ludzi w wielką nędzę? Und wir haben jetzt eine Aufgabe an diesen Gläubigen, um sie zu belehren, dass sie gerettet sind und auch komm sagen dürfen. I naszym zadaniem ludzi wierzących jest pouczenie tych pozostałych chrześcijan, aby oni mogli właśnie razem z nami jednomyślnie zawołać: przyjdź! Also die erste Antwort war nach oben, komm. A więc pierwsza odpowiedź była skierowana do góry: przyjdź! Die zweite Antwort ist ein Dienst horizontal an den Gläubigen. A druga odpowiedź jest tutaj tą odpowiedzią poziomą skierowaną do pozostałych, aby też mogli powiedzieć: przyjdź. Jetzt kommt die dritte Antwort. I teraz przechodzimy do trzeciej odpowiedzi. Und wen dürste, der komme. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. Und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Das ist der evangelistische Dienst an den Ungläubigen. Tu mowa jest właśnie o tej służbie ewangelizacyjnej w stosunku do niewierzących. Gott hat in den Menschen, in sein Herz die Ewigkeit hineingelegt. Bóg włożył w serce człowieka całą wieczność. Und wenn der Mensch ehrlich ist, dann dürstet ihn nach dem Heil. Wenn er ehrlich zu sich selbst ist, ehrlich. Jeżeli człowiek jest szczery w stosunku do siebie samego, to może to stwierdzić, że ja tęsknię do wieczności. Und dieser Dürstende hat jetzt noch Gelegenheit zu kommen, Buße zu tun, sich zu bekehren. I ten, który tego pragnie, ma jeszcze dzisiaj tą okazję, aby przyjść i wziąć z tej wody żywota. Und er bekommt, wenn er will, das Wasser des Lebens umsonst. I wtedy, jeżeli tego zapragnie, to otrzyma tą wodę żywota za darmo. Ich kenne alte Schwestern. Znam takie starsze siostry. Die haben einen Sparstrumpf angelegt. Ein Strumpf mit Geld. Ja, für Geld. Ja. Znam takie siostry, które gromadziły swoje oszczędności dosłownie w skarpecie. Die sparen für ihre Beerdigung. I w tym samym oszczędzały na swój pogrzeb. Die kostet bei uns in Deutschland etwa 10.000 Euro. Pogrzeb w dzisiejszych czasach w Niemczech to drogi wydatek, około 10 tysięcy euro. Also der Tod kostet viel Geld. A więc śmierć kosztuje bardzo drogo. Aber hier bekommt man das Wasser des Lebens umsonst. A tutaj mowa jest, że otrzymuje się tą wodę życia za darmo. Liebe Zuhörer, tak, kochany słuchaczu. Hast du dieses Lebenswasser schon bekommen von dem Heiland? Czy tą wodę żywota otrzymałeś już od Zbawiciela? Dann mach das, was in Jesaja steht, 55, Vers 1. Wtedy uczyń to, co jest napisane w Księdze Izajasza w 55 rozdziale. Da wird den Menschen zugerufen: Hey, ihr Durstigen alle, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. I tam jest zwrócone wezwanie do wszystkich ludzi: Wy wszyscy, którzy jesteście pragnący,
przyjdźcie i kupujcie bez pieniędzy, nabywajcie. Und jetzt haben wir wieder einen Grundsatz in der Schrift am Ende des Buches. I znowu tu znajdujemy pod koniec tej Księgi Objawienia zasadę obowiązującą w całym Piśmie Świętym. Alle drei Dienste stehen nebeneinander. Że te wszystkie trzy rodzaje służby znajdują się zawsze obok siebie, są równoległe. Der anbetende Dienst nach oben. Czyli uwielbiająca służba skierowana do góry. Der belehrende Dienst an den Gläubigen. Ta pouczająca służba skierowana do współwierzących. Und der evangelistische Dienst an den Ungläubigen. I ta służba ewangelizacyjna skierowana do wszystkich niewierzących. Angenommen, wir wüssten, am Sonntag Abend um 8 Uhr käme der Herr. Przyjmiemy taką sytuację, że wiemy o tym, że w niedzielę o godzinie 8 przyjdzie Pan Jezus. Dann würden wir am Sonntagmorgen trotzdem zusammenkommen und das Brot brechen. To z całą pewnością byśmy i tak, czyli o 20 wieczorem, czyli z całą pewnością i tak byśmy się zgromadzili w niedzielę o godzinie tej 9 czy w pół do 10 na łamanie chleba. Dann würden wir auch noch eine Wortverkündigung haben. Potem byśmy mieli jeszcze głoszenie słowa. Und vor allem würden wir evangelistisch bis zur letzten Minute tätig werden. A przede wszystkim jesteśmy zobowiązani, aby być czynni w ewangelizacji aż do ostatniej minuty. Wir lernen also, dass dieser dreifache Dienst bleibt bis zum Ende. A więc z tego urywku uczymy się, że ta trojaka służba pozostaje dalej aż do samego końca. Und keiner dieser Dienste geht verloren auf Kosten der anderen. I żadna z tych trzech rodzajów służby nie może być umniejszona albo całkowicie wygaszona kosztem uwypuklenia pozostałych rodzajów służby. Jetzt haben wir in den Versen 18 und 19 einen weiteren Grundsatz der Schrift. A w tych wierszach od 18 do 19 znajdujemy następną zasadę obowiązującą w całym Piśmie Świętym. Und dieser Grundsatz lautet, a ta zasada brzmi, wir nehmen nichts von dem Wort Gottes weg, że niczego nie ujmujemy ze Słowa Bożego und wir tun nichts dabei. I niczego do tego Słowa nie dodajemy. Es ist mir völlig klar, dass es in diesen beiden Versen um die Offenbarung geht. Oczywiście mi to jest całkowicie jasne, że w tych dwóch wierszach chodzi o Księgę Objawienia. Die Worte der Weissagung dieses Buches, die Offenbarung, sind gemeint. Tu mowa jest o słowach proroctwa tej Księgi, czyli Księgi Objawienia. Und doch habe ich die Freimütigkeit, diesen Grundsatz anzuwenden auf die ganze Schrift. A jednak mam pomimo tego tą wolność, aby tą zasadę zastosować w stosunku do wszystkich ksiąg całej Biblii. Denn es gibt einige Stellen, die das sehr deutlich sagen, dass wir zu der ganzen Bibel auch nichts hinzudürfen. Dlatego, że jest kilka takich dobitnie świadczących o tych miejsc, że możemy te słowa zastosować do całej Księgi Biblii. Ich lese nun mal einen Vers aus Sprüche 30. Przeczytamy jeden wiersz z Przypowieści z 30 rozdziału. Da ist die ganze Bibel gemeint. I tutaj w tym wierszu jest mowa o całej Biblii. 30, Vers 5. Alle Rede Gottes ist geläutert. 30 rozdział Przypowieści, 5 wiersz. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Każde. Und Vers 6. Tue nichts zu seinen Worten hinzu. I 6 wiersz. Nie dodawaj nic do jego słów. Und Geschwister, das ist ein Punkt, der uns immer wieder Schwierigkeiten bringt. Tak, bracia i siostry, jest to taki punkt, który nam wszystkim ciągle na nowo sprawia trudności. Manche traurige Trennungen sind entstanden, weil wir diese zwei Punkte nicht beachtet haben. Niejedne bardzo smutne podziały w chrześcijaństwie powstały z tego powodu, że te dwa punkty nie zostały z powagą potraktowane i przestrzegane. Es hat Zeiten gegeben,
wozu dem Wort Gottes von unserer Seite aus etwas hinzugefügt wurde. Były takie czasy w historii chrześcijaństwa, że teraz możemy z naszego punktu widzenia powiedzieć, było wiele dodawane do Słowa Bożego. Etwas, was nicht in der Bibel zu beweisen ist. Były dodawane rzeczy, których nie można udowodnić na podstawie Biblii. Und andererseits haben wir auch traurige Trennungen zu bekennen. A z drugiej strony też musimy przyznać się, że powstało bardzo wiele bardzo smutnych podziałów w chrześcijaństwie. Weil man Bibelstellen ausgeklammert hat, nicht beachtet hat, weggenommen hat von dem inspirierten Wort Gottes. Dlatego, że nie poważano niektórych miejsc biblijnych, po prostu je wykluczano, jak gdyby nie były napisane w Słowie Bożym, nie przestrzegano ich i nie stosowano. Wenn wir anfangen, etwas wegzunehmen aus Gottes Wort, jeżeli rozpoczniemy proces ujmowania czegoś ze Słowa Bożego, haben wir zum Schluss nur noch zwei Deckel. To na koniec mamy tylko do dyspozycji dwie okładki biblijne. Aber das Wort steht ewig fest in den Himmeln. Ale Słowo Boże stoi mocno oparte w niebiosach. Es muss auch nicht aktualisiert werden. I Słowo Boże w żadnym wypadku nie musi być w żadnym zakresie aktualizowane. Es gilt zu allen Zeiten für alle, die es lesen. I jest obowiązujące we wszystkich czasach dla wszystkich tych, którzy je czytają. Möge der Herr uns nahe bei dem Wort halten. Oby Pan sprawił, abyśmy wszyscy blisko Słowa Bożego ciągle trwali. Dann kommt ein herrlicher Abschluss. I przejdźmy teraz do wspaniałego zakończenia. Vers 20. 20. wiersz. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Das sind die letzten Worte des Herrn Jesus in der Bibel. To są ostatnie słowa Pana Jezusa zapisane w Biblii. Ich komme bald. Ja przyjdę wkrótce. Schnell, eilends. Szybko, w pośpiechu. Es gibt nichts, was vorher geschehen muss. Nie ma żadnej takiej rzeczy, która jeszcze musiałaby się w historii świata wydarzyć, bevor er kommen könnte. Która by musiałaby zdarzyć się, zanim by on mógł przyjść. Es muss gar nichts noch erfüllt werden. Nic nie musi się jeszcze wypełniać. Und auf diese Rede des Herrn Jesus, ich komme bald. I te słowa mówiącego Pana Jezusa, ja przyjdę wkrótce, haben wir wieder eine Antwort, spotykają się znowu z odpowiedzią, und die besteht aus vier Worten, która składa się z czterech słów. Amen, komm, Herr Jesus. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Das sagt wieder die Braut. To znowu mówi oblubienica. Und was sagt sie nicht? A czego ona tu nie mówi? Amen, komme bald, Herr Jesus. Amen, przyjdź wkrótce, Panie Jezu. Das bald steht nicht in der Antwort der Braut. Tak, wkrótce, te słowo nie jest zawarte w odpowiedzi oblubienicy. Darüber ist sehr viel geschrieben und nachgedacht worden. Co do tego tematu, wiele zostało już ksiąg napisanych i wielu nad tym się głowiło. Warum das Wort bald in der Antwort fehlt. Dlaczego brakuje tutaj w tej odpowiedzi oblubienicy tego słowa wkrótce albo szybko? Ich mach die Erklärung jetzt mal ganz einfach. Ja chciałbym przedstawić wyjaśnienie tego w bardzo prosty sposób. Sie überlässt den Zeitpunkt seines Kommens ihm. Bo oblubienica zostawia ten punkt czasowy przyjścia jego po prostu do jego decyzji. Fertig. Fertig. I koniec wyjaśnienia. Wir bestimmen das nicht. My o tym nie decydujemy. Und uns reicht es, wenn der Heiland sagt, ich komme bald. A dla nas jest wystarczające, że to Zbawiciel do nas mówi, ja przyjdę wkrótce. Aber jetzt mal etwas Praktisches. Ale teraz spójrzmy na to praktycznie. Hast du das heute schon mal gesagt?
Czy ty to już dzisiaj powiedziałeś? Wann überhaupt zum letzten Mal? A tak w ogóle, kiedy po raz ostatni to wypowiedziałeś? Wir kennen die Wahrheit jahrzehntelang schon. My znamy tą prawdę już przez dziesiątki lat. Und inwieweit praktizieren wir sie täglich? A w jakim zakresie ją praktykujemy w naszym codziennym życiu? Legst du dich heute Abend ins Bett mit der Bitte, Herr Jesus, komm heute Nacht? Czy dzisiaj wieczorem położysz się do łóżka, mając na ustach te słowa: Panie Jezu, przyjdź. Stehst du morgens auf und im Gebet dem Herrn zu sagen, Herr Jesus, komm heute? A gdy rano się obudzisz, czy w modlitwie powiesz: Panie Jezu, przyjdź dzisiaj? Das ist übrigens das letzte Gebet in der Bibel. A tak poza tym są to słowa ostatniej modlitwy w Biblii. Wo steht das erste? A gdzie jest zapisana pierwsza modlitwa? Ihr lieben jungen Freunde, die ihr die Schrift erforscht, wo steht das erste Gebet in der Bibel? Mili młodzi przyjaciele, którzy chętnie badacie Pismo Święte, w którym miejscu jest zapisana pierwsza modlitwa w Biblii? Steht in 1. Mose 4. Czy w pierwszej Mojżeszowej w 4. rozdziale? Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Gdy czytamy: a w tym czasie zaczęto wzywać imienia Pana. Jetzt kommt der Abschluss der ganzen Bibel. I teraz przechodzimy do zakończenia całej Biblii. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. A łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi. Dieses Buch der Offenbarung, ta Księga Objawienia, das wie kein anderes von Gerichten handelt, która jak żadna inna księga w Biblii tak wiele mówi o sądach, endet mit Gnade. Kończy się łaską. Das ist doch wirklich etwas bewegendes für uns. Czyż nie jest to coś wzruszającego dla nas? Was ist überhaupt Gnade? Co to w ogóle jest łaska? Gnade ist die Liebe Gottes, die wir unverdient bekommen haben. Łaska to jest miłość Boża, którą otrzymaliśmy, nie zasługując na nią. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. I łaska to jest też przeciwstawieństwo zasług albo zarobku. Da bleibt nichts an Ruhm für uns übrig. W tym słowie nie ma ani odrobiny jakiejś chluby, jakiejś chwały dla nas samych. Noch eine Frage. I jeszcze jedno pytanie. Mit welchem Wort endet das Alte Testament? Jakim słowem kończy się Stary Testament? Nicht schnell gucken jetzt, das gilt nicht. Nicht schnell in die Bibel schauen, das gilt nicht. Proszę nie zaglądać teraz do Biblii. Mit welchem Wort? Jakim słowem kończy się? Schlagen. Schlagen. Das ist das letzte Wort im Alten Testament. Schlagen. Ostatnie słowo w Starym Testamencie jest uderzenie. Auf das ich nicht komme und das Volk mit dem Banne schlage. Tam jest napisane, abym nie musiał przyjść, żeby ten naród karcić uderzeniami. Also das Alte Testament endet mit Schlagen, mit Gericht. Stary Testament kończy się biciem, czyli sądem. Und das Neue Testament endet mit Gnade. A Nowy Testament kończy się łaską. Die Gnade brauchen wir jeden Tag. I tą łaskę potrzebujemy każdego dnia. Jede Stunde. Każdej godziny. Wir dürfen sagen, ewige Gnade. I moglibyśmy powiedzieć tej wiecznej łaski. Knüpft das Band. Knüpft das Band. I ona tutaj otacza, zawiązuje całą tą księgę Biblii. Und diese Gnade sei mit wem? I ta łaska niech będzie z kim? Mit uns hier, ja? Tutaj z nami? Mit allen Heiligen. Nie, ze wszystkimi świętymi. Diese Gnade, die wünschen wir uns auch. I umiłowani, właśnie tej łaski życzmy sobie nawzajem.
Und dem Bewusstsein, in dieser Gnade miteinander verbunden zu sein, wollen wir den heutigen Abend beschließen. I w tej świadomości, że w tej łasce jesteśmy ze wszystkimi połączeni, chcielibyśmy ten dzisiejszy wieczór zakończyć.